dużo mocniejsze to kopnięcie było niż takie normalnie, jak wylądowałeś klasycznie, nie? Cała kariera, można powiedzieć, przed nim. Ja wylądowałem w szpitalu już z poziomem 1780, gdzie 105 to jest górna granica. Od 500 to już się podnosiłem pod dializy. I teraz byłem jakby na jednej gali z nim i walczyłem. Mhm. Na jednej karcie. To jest coś niewiarygodnego. To jest niemożliwe, że to się w ogóle wydarzyło. W ten zajebiście ciepły dzień witam wszystkich na treningu w Grappling Kraków. Tutaj Michał Rogoziński i będzie... Tutaj Robert Ruchała i będziemy dzisiaj z nim spędzać dzień. Tak jest. Chodźcie. Zapraszamy. Stary, masz też dostęp do pytania. Patrzcie na moje kroksy. Widzieliście? Jakie sobie przywaliłem, takie klubowe. To można sobie pożyczać i wychodzić na pole. Tutaj trener od przygotowania motorycznego. Tutaj trener główny. Proszę bardzo, hulanki. W sumie to drugi Robert Ruchała, ale teraz nie widać. Ale z tyłu piszę. O, jest? Jest napisane. Korekta lekka. Językowa. Trener od stójki i dzisiaj mamy tarczę, także będziemy mocno napierdzielać. Wujek. Zawsze jak robimy jakieś elementy techniki stójkowe, to on ma te elementy, próbować, zapisuje sobie i któryś z tych elementów próbuje przełożyć, jak mu to wychodzi w sparingu, czyli na poligonie takim już rzeczywistym. Mhm. Jeden element mu wychodzi, drugi mu nie wychodzi, analizujemy, co wyszło, co mu pasuje. Nie każdemu zawodnikowi wszystko odpowiada, nie każdą technikę może wykonać, ale trzeba próbować, bo to jest wartość dodana takiego treningu. Sam trening dla bicia po tarczach i skakania to jest tak to na fitnessie. Tutaj musi być przemyślany, po co to robimy, dlaczego to robimy i potem próbujemy to przełożyć w efekt taki, jaki mamy w walce, czyli na ten kumulacyjny punkt. Jeżeli tego nie ma, to zawodnik potem w walce nie jest w stanie kontrolować, nie jest w stanie zareagować, nie jest w stanie nawet na jakieś uwagi, elementy, tu komunikacja musi działać, ta z treningu, potem ma działać w klatce, tak, że jakaś jedna komenda i on już wie, o czym ja mówię, a nie, że to on się zaczyna domyślać dopiero o co temu gościowi tam chodzi, co krzyczy. Ale póki co, jak widać, to udaje się to przełożyć, bo 5-0 jest, co prawda dużo poddań, ale wiem, że ty czekasz na ten nokaut. Znaczy to jest tak, że jak nie może być czegoś takiego, że on będzie się nastawiał, że będzie stójka i musi być stójka. Stójka ma być elementem przede wszystkim. To, co udało nam się wypracować, to jest bezpieczeństwo jego w walce. To mało na tym zwraca uwagę, stójka wszystkim kojarzy się z zadawaniem ciosów. A mało kto bierze pod uwagę, że to jest... Dla mnie stójka głównie to jest praca nóg. Praca nóg, którą on wykorzystuje również w walce parterowej. Podejście, obalenie, zejście z linii ataku. I to są takie elementy kluczowe. Dużo mocniejsze to kopnięcie było niż takie normalnie, jak wylądowałeś klasycznie, nie? Bo zabrałeś do kierunku zadawanego kopnięcia. Jasne. Także dużo fajniej. To wchodzi. Jak ten mówi, dużo fajniej, to znaczy, że tak jest. No Robert jest fantastycznym zawodnikiem i w stójce zapasy ma bardzo dobre, parter też rewelacyjny, zresztą pokazuje to w walkach, ale jeszcze stójki nie pokazał takiej, którą posiada. Mam nadzieję, że w najbliższej walce już będzie mógł pokazać. Współpraca z Robertem przebiega bardzo dobrze, jest bardzo usłuchany, słucha się cały czas, każde polecenie wykonuje. Mamy taką cały czas jakby analizę, co on robi,
czy to robi z włókiem tą stójkę, czy robi zapasy, czy party, cały czas zamawiamy to. Więc on jest dla mnie zawodnikiem takim kompletnym. Czyli już profesjonalnie podchodzi w pełnym zakresie, czy dieta, czy trenowanie, czy odpoczynek. Wiadomo, że czasami go trzeba powstrzymywać, żeby nie za dużo robił czegoś, ale ogólnie jest fantastyczna robota. Robercik, byłeś ostatnio w Czerwonym Smoku, to chciałbym, żebyś mi opowiedział, jak wyglądała ta wizyta. U Bartka, u Wiosła, no Gamer przede wszystkim najważniejsza rzecz, jak się z nim robiło? Super, ogólnie wiesz, sparring partnerzy na bardzo wysokim poziomie, no nie tam wszyscy trzymają ten poziom, ta czołówka lekkich w Polsce według mnie, no zajebiście było z nimi porobić i mam nadzieję, że jeszcze mnie przyjmą, bo planuję jeszcze pojechać tam te dwa razy. Także było naprawdę super, robiłem z Gamerem i no poziom klasowy, naprawdę, no światowy, no według mnie no to nie ma lepszego zawodnika w Polsce na ten moment. Naprawdę, jest gość. Nie jestem w stanie opisać słowami, naprawdę on jest na takim wysokim poziomie, tak jakby po tych Stanach wrócił, to też no... To ATT też dużo daje, nie? Tak, od Okiem Mike'a Brauna tam przecież jest przy... Ostatnio rozmawiałem z Marcinem Bandlem i przecież też odwiedza często Czerwony Smok i mówił, że jak robi z Gamerem, to ile jeszcze parter? No wiesz, no on ma 8 tytułów ADTC wygranych, jeżeli chodzi o grappling Bandel. Mówi, że tam parterowo sobie w miarę daje radę, natomiast zapaśniczo nie istnieje przy Gamerze, nie? No nie. To jest kocur, jest prawda? Jest kocur, jest naprawdę kocur i on nie dość, że jest bardzo silny i bardzo szybko przechodzi do technik, to jest bardzo dynamiczny przy tym. Gdzie naprawdę gość potrafi tak szybko dojść do nogi, tak szybko cię przemielić i do tego jeszcze zmienić kąty, gdzieś nie wiem, lewo, prawo, przejście, za plecy, coś. No naprawdę no... Poziom światowy, no nie, wydaje, nie wyobrażałem sobie. Nie, mi się tak wydaje, może to potwierdzić, bo robiłeś z nim spary. Bo jak widziałem w tym Czerwonym Smoku, czasami byłem, jak on tylko miał możliwość złapania, ustabilizowania czegokolwiek, tak. To już nie puszczał. To już nie puszczał, tak. Nie. Jak krokodyl, zaciskał zęby. Tak. I koniec. I już. Muszę u niego wykorzystywać pracę nóg, ponieważ ta praca nóg mu wychodzi, te elementy łapie szybko. On miał to, jak ja go przejąłem, to ta praca nóg była na tragicznym poziomie, tak powiem szczerze. Ale potem bardzo szybko łapie. I ja to po prostu, idąc tym torem, że jemu to wychodzi fajnie, to jest dla niego duża wartość dodana w MMA szczególnie. Właśnie to, o czym ja mówiłem przedtem, że ta poruszanie na nogach to jest to stójkowy element, który bardzo często u zawodników jest pomijany. On jest taki po masoczemu traktowany. Tam się liczy uderzenie, myślą każdy o tym, że trzeba podejść, uderzyć, ale najpierw, żeby uderzyć, trzeba podejść. Tak? Już Felix Sztam mówił, że najważniejsze w boksie jest głowa, a potem wszyscy mówią, co następne? Oni myśleli, że ręce, no bo biją. Nie, nogi. Bo nogami trzeba podejść. Tak samo jest tu. Ten krok szachowy, który Robert robi, powoduje, że to podejście jest szybsze, tak? Szybciej wykorzystuje. Nie każdy zawodnik będzie miał te parametry, mógł te parametry wykorzystać, ponieważ nie każdy tak fajnie na nogach się porusza. A u niego to bardzo dobrze wychodzi, dlatego my to doskonalimy. Berci, patrz. Samolot. Nie, to jest gościu rakieta. Nie. To jest Arek Tańcula. Właśnie rozmawiamy o kolejnym przeciwniku Arka Tańculi, który ma dobry parter. No nie oszukujmy, ma dobry parter. Nie mówimy, kto to jest jeszcze, ale tak doszliśmy do wniosku. Arek mówi, że co, powtórz. Że nie ma szans, że nawet jak mnie zabije, to i tak nie wygra. To jest nie, to nawet jak mnie zabije, to jeszcze nie jest pewne, że wygra tą walkę, bo ja nawet zabity jeszcze dalej stoję na nogach. A ja tylko powiedziałem, że jedyną osobą, która może go zabić, jest on sam. Ale i tak mu się nie udało, więc generalnie... A ty co, torba ci się spodobała, tak? Wiesz, że Anzor ma taką też? Tak? No, rozmawialiśmy sobie. A twoja? Szkoda, że nie Gucci, albo nie Louis V. A to jakieś grosze, ona już jest moja. To w ogóle taka... Ale to wygląda tak samo, wygląda identycznie. Ale wiesz co, to było w ogóle taki sytuacyjny żart, bo potrzebowałem torby, przychodzić przez Galerię Krakowską, od razu pierwszą lepszą wziąłem po drodze. A chciałem wam powiedzieć, a właśnie, Adrian Polak. Gdzie są moje 200 za przegrany zakład o tą torbę? Słyszałem. To się pytam do dzisiaj. Chłopaki mówią, że to jest nieprawda. Przyznam się, że tam. No się dobra. Pomylił, nie? Słuchajcie, po tej całej akcji to ja chodzę po mieście w kamizelce kuloodpornej po prostu i dlatego tak wyglądam. Ty nie pal mu rana, no. Nie pal, ale powiedz, czujesz się zagrożony trochę? Wiesz co, robię pozwolenie na broń teraz. Zapisałem się na strzelnicę, zaczynam, w ogóle robię też swoją, będę robił taki cykl na YouTubie o strzelnicy, o strzelaniu, opowiadań o broni, jak zdobyć pozwolenie na broń. Zapierdam. Będę do nich strzelać już, czarty się kończą, bić się nie będziemy, będziemy się strzelać. Na szczęście już wszystko jest w normie, już dwa razy robiłem badania i wszystko jest tak, jak gdyby nigdy nic. Jutro mam trzeci raz je powtórzyć, ale myślę, że to już tylko formalność. Już wróciłem do treningów, dzisiaj minęliśmy się właśnie, bo wchodziliście z Robertem, ja wychodziłem. Pierwszy trening na grapplingu, wcześniej to już z Dominikiem Zadarą robiłem jeden trening.
Wracam. Dobra, powiedz, co się wydarzyło tak naprawdę, o co chodzi? Dlaczego? O kurwa, pytanie, ciągle je słyszę. Słuchaj, no na to nałożyło się mnóstwo rzeczy tak naprawdę. Przede wszystkim tak, zła dieta. Wystarczyło, że zrobiłbym głupie badanie moczu, słuchajcie, za 8 zł bym zrobił i by wyszło, że mam białko moczu, za dużo białko przyjmuję. Więc te nerki musiały to wszystko przytyrać i to wszystko przetwarzać. Były tym dociążone. Oprócz tego mnóstwo treningów. Ja się jarałem, że robię po 14 jednostek treningowych w tygodniu i się jarałem na Instagramie tyle treningów, a to się okazuje, że mój organizm nie był w stanie z tego w ogóle się zregenerować i te resztki mięśni uszkodzone zmieniałem się w taki białko, to się nazywa miotyna i to ląduje w nerkach i te nerki zatyka i poziom kreatyniny właśnie, to jest takie badanie, które można sobie spadać, jak bardzo macie te nerki przytkane. No i okazało się, że no, ja wylądowałem w szpitalu już z poziomem 1780, gdzie 105 to jest górna granica, od 500 to już się podnosi po dializy. Tam tak trafiałem, to już ludzie umierają, że raczej nerki nie przestają, raczej się nie zdarza, żeby już wróciły do pracy normalnej, bo już są tak zajebane, zadyrane. Na szczęście u mnie po prostu no, dużo więcej szczęścia niż pojęcia tak naprawdę miałem i to się udało. No doszedł do tego stres przed walką, doszło do tego to, że mało piłem wody. W ogóle ja bardzo mało wody piłem. Wcześniej teraz mi lekarz kazał, zalecił pić po 6 litrów wody dziennie. Wiecie, jak macie dwa treningi dziennie, to przynajmniej przy jednym 1,5 litry i przy drugim 1,5 litry, no i oprócz tego jeszcze przynajmniej 2-3 litry dziennie musicie wypić. A ile pijesz wody? Szczerze? No. 2 litry. No. A trenujesz? Trenujesz coś tam, nie? No, tak, nie. Więc ja teraz normalnie 4 butelki 1,5-litrowe każdego dnia. Wtedy też tego nie robiłem. No i tak wyszło. No jeszcze tam podczas walki ekstremalny wysiłek fizyczny, który spowodował rabdiodiamizę. Dobrze to mówisz? Nie wiem, trudne słowo. Rabdiodiamiza to jest rozpad mięśni szkieletowych gwałtowny, który właśnie również zamieniają się to miotynę, czy jak to się tam nazywa. Nie jestem lekarzem i zatyka te nerki. Wtedy te nerki zatkało całkowicie po tej walce. Ja o tym dowiedziałem się dopiero tak naprawdę w piątek, bo nie pojechałem wtedy na tor. Miałem wyjebane, oni mnie podłączyli pod tlen, ale sprawdzili saturację, to nie jest tlen, nie wina. No wszystko spoko, więc mnie od tego tlenu odłączyli. I wtedy mogło mnie coś już zaniepokoić. Wiesz, potem wymiotowałem cały czas, jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień. Piątek chyba to był 6 dzień, gdzie wymiotowałem. No już Natalia, moja dziewczyna, Arek, nie, no musisz iść na tor pierdolę. Ja nie idę do pracy, masz iść na tor, bo to jest niemożliwe, żebyś tyle dni wymiotował, nie? No i okazało się, że byłem tak zatruty tym mocznikiem, że mój organizm, reakcją obronną było wymiotowanie. Ale nie miałem czym wymiotować. Ja piłem wodę i wymiotowałem wodą i wiesz, tak, z taką żółcią. Zrobili mi od razu morfologię. I jak zrobili morfologię przez lekarz, taki wystraszony, że on w ogóle nie widział takiego, tylko słyszał, że ktoś może mieć taki poziom w ogóle kreatyniny, że to jest niemożliwe. I od razu mnie podnosili, od razu mi wszczepili ten cewnik, tutaj słuchajcie, wpięty prosto do aorty normalnie. I także on jest taki długi. Ja go mam w domu, wziąłem go na pamiątkę, żeby przypominać o tym, żeby już nigdy nie robić takich głupot, jak robiłem wcześniej. I on normalnie ci wchodzi do przedsionka serca, człowieku to. Kurwa, masakra. No i dializy, nie? No i wiesz, ja tam za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi, bo jeszcze przydupcony 2 dni, to tam już. Słuchajcie, jak macie tak poziom mocznika strasznie wyjebany, to po prostu macie zwidy, organizm wasz jest zatruty. Ja normalnie nie wiedziałem, co się dzieje, taki półmrok, pół sen, czy to jest prawda, czy nieprawda. Ja jestem, leżę w szpitalu, co ja tu robię, wiesz, takie dziwne naprawdę rzeczy. No i potem jak zaczął do mnie wracać świadomość i lekarz mówi, proszę pana, to jest wyjebana sprawa, pan, nie wiadomo, czy te nerki wrócą do pracy, to 30% szansy, że wrócą. A 70% że co, no będzie pan musiał 2-3 razy w tygodniu na dializy przyjeżdżać, albo no potem wiadomo, czekać na przeszczep nerki. No ale kurwa, przeszczep nerki stary, to ty już nie możesz trenować sportu walki żadnych, no gdzie, już nie pozwolą ci. A co w ogóle, stary, nigdzie nie pojedziesz, gdzie se pojedziesz, kurwa, pojedziesz na wakacje, jak ty musisz 2-3 razy w tygodniu być w szpitalu na dializę? Powiedz całe życie przejebane. Normalnie płakałem, ryczałem, zresztą płacząc napisałem ten kawałek, że cokolwiek się wydarzy, kurwa, dalej będę dole, nawet bez nerki, kurwa, ja i tak wam pokażę, kurwa, że wejdę do tego KSW i to zrobię. Napisałem ten kawałek, cokolwiek się wydarzy, to tam słychać, to normalnie od serca, ja popłakanego pisę. I wiecie, kurwa, może trochę głupie, może się śmiać albo nie śmiać. Jak leżałem tak już tak w sumie, że mam tylko 30% szansy na to, że medytowałem i wyobrażałem sobie, słuchajcie, że te nerki zaczynają pracować. Kurwa, zaczęły pracować i jak zacząłem lać, po prostu to kurwa nie przestałem. Do tej pory cały czas podjęcia. Także siła umysłu naprawdę to jest. Czyli reasumując, nerki wróciły do zdrowia, a ty się opamiętałeś, uzupełniasz płyny? Tak, uzupełniam płyny, odstawiłem całkowicie wszystkie różne rzeczy. Ja się w ogóle nie kryję z tym, że tam gdzieś kiedyś byłem na jakiejś bombie, więc normalnie odstawiłem wszystko. Lekarz mi przepisał testosteron, także mam tylko testosteron i wielką dawkę jelfy, którą przyjmuję. Całą resztę, wszystko co tam kiedykolwiek brałem, wszystko wywali, nawet suplementy na razie. I będę stopniowo je wdrażał, teraz czekam aż trzeci, po prostu raz badania wyjdą ok. Jak wyjdą ok, no to tam zacznę wprowadzać jakieś tam suple, ale już... Jaka waga teraz? Kurde, no schudłem troszeczkę, 88 kg. Widać, nie? Nie, nawet nie. To komplement. No i tak. Pamiętaj, czarny wyszczupla. Arek, dzięki, dużo zdrowia życzymy. A my lecimy z tym asem dalej. Lecimy dalej. Dobra, teraz lecimy do mnie. Zjemy sobie obiadek.
coś tam przygotuję dla pana Michała i potem trening. Trzymajcie. U nas w domu jest taki Kamil Szkardek, ja z nim mieszkam. I u nas w domu jest coś takiego. Jeżeli ktoś powie jakiś suchy żart albo rzuci czymś suchym, to osoba podchodzi do bębnów i gra klasyczną muzyczkę. I na przykład teraz demonstracja. Michał, powiedz coś suchego. Jak się nazywa gość, który mierzy łodzie od środka? Mierzownik? Włodzimierz. Ha! Proszę bardzo, taka demonstracja na szybko. Nie, my się z Robertem tyle znamy, że to jak łyse konie, no nie, więc mi to tam... jest bardzo spoko, no nie, dogadujemy się. Myślę, że raczej spinu nie ma. Jakbyśmy mieli spinę, to już by mnie tu dawno nie było. Nasze mamy na porodówce jednej leżały. Mówisz, no ja się urodziłem 14 maja, on się urodził 15. No i tak z przypadku. No a jak się poznaliśmy, słuchaj, w gimnazjum, no to... To nie za bardzo się polubiliśmy wtedy. Nie bardzo. No jakoś tak, wiesz. Aż jeden tak. I drugi sam jest alfa. No, wiesz jak jest. Robert to był taki, wiesz, skejcik. Ja miałem wtedy długie włosy, wiesz. I tak na siebie patrzyliśmy, wiesz. Krzywo, że tak powiem, o. Widzisz, no teraz koledzy najlepsi, nie? Byłeś skejtem. Tak, byłem skejtem, jeździłem na deskorolce, ale ja słyszałem, że ty też jeździłeś. No tak, to skakaliśmy ze schodów, tylko ty jeszcze na flacie robiłeś tyliczkę. Tak, ja robiłem na flacie kickflipy, czy 6 flipy, frontside, backside, kickflipy, też takie, no to były dość ciężkie triki, no nie? Ja miałem coś takiego, że jak wychodziłem na deskorolkę, to wychodziłem o godzinie 10 z domu i wracałem, nie wiem, 23, 22, moim obiadem to były gratki. Wtedy się kupowało gratki, bułki, no nie? I się brało taką najtańszą oranżadę, żeby było co pić z kolegami. Tak. I tak jeździliśmy cały dzień. Dobra, to u nas była kolka. Kolka. Aha, no to nie. Tutaj u nas była taka zwykła oranżada. I nawalaliśmy cały czas triki, wiesz, przyjeżdżałem do domu cały poharatany, gdzieś siniak i coś tam, wiesz, cały czas. Po prostu miałem coś takiego, że jak nie zrobiłem triku, to nie mogłem iść do domu. No i taka mi się wytrwałość chyba i cierpliwość wyćwiczyła przez to. Jeżeli patrzysz na Roberta Ruchałę dzisiaj, to widzisz tą popularność u siebie? Czy tak? Najwięcej to w sumie widzę u siebie w Sączu. No w Sączu tam skąd pochodzę. Tutaj w Krakowie wiadomo, zdarzy się czasami gdzieś ktoś mnie przyzauważy, to jest super, no nie? Bo to jest takie budujące, że idzie osoba i nagle cię rozpozna i to jest takie kurcze, no nie? Że naprawdę pracowałeś na to długo i wiesz, fajnie to tak pomaga, no nie? Wspiera na skrzydłach, czy no, niesie na skrzydłach. I w Nowym Sączu, no to bardzo, bardzo to jest odczuwalne. No, nie spodziewałem się, że aż tak. Naprawdę, byłem ostatnio w takim klubie i w sumie tam poszedłem na chwilę sprawdzić, no nie? Nie byłem tam na imprezie, żeby nie było. No, nie spodziewałem się, że wiesz, aż taki odzew będzie, no nie? Że jak tam wejdę czy coś, to że tyle ludzi mnie rozpozna. To było bardzo, bardzo fajne i no i buduje takie coś, no nie? Że jednak ludzie z twojego miasta wiedzą, czym się zajmujesz, co robisz i wspierają cię przy tym, bo naprawdę fajnie jest jakby te wiadomości, bo teraz był ten koronawirus, więc dostawałem bardzo dużo wiadomości. Ale jeszcze lepiej odczuć to na własnej skórze, kiedy ktoś ci to mówi w twarz. Ja tak naprawdę nie byłem przygotowany na to, że nie wiem, podejdzie do mnie parę osób i mi będą w twarz mówić: ty, no słuchaj, fajnie, coś tam, że będziemy cię wspierać, że zawsze oglądamy. No wiesz, aż dreszczyk na plecach mi przechodzi. Jak to widzę i czuję? Patrzę tak, 5-0, dwie wygrane walki w KSW, obie przez poddanie. Tak, pewnie werbalne. Wujek by chciał, to werbalne to poddajesz, wujek pewnie by tam chciał, ale dzisiaj mówił, że nie ma presji, bo stójka i tak się pojawia i od tego się zaczyna, więc ona musi być. Nie, ty marzy ci się to skończenie przez knockout? Marzy mi się, oczywiście, chyba każdemu zawodnikowi się marzy skończenie przez knockout. Ja myślę tak, ja już się teraz inaczej nastawiam, bo ja chciałem w pojedynkach zawsze pokazywać stójkę i za bardzo ją chciałem pokazać i przez to jej nie pokazywałem. Teraz po prostu sobie wyjdę i będę walczył i zobaczymy jak będzie. Kategoria piórkowa w KSW, mocne nazwiska, na pewno oglądałeś ostatnią walkę Saladina Parnas i co, wrócił? Wrócił, aczkolwiek to był inny Parnas. Według mnie trochę się tak wycofał, nie chciał znowu przegrać. Tak? Nie chciał znowu przegrać. Według mnie za bardzo właśnie sobie chyba tej głowy dobrał, że nie może przegrać i był bardzo wycofany. To nie był ten Parnas. Nie był taki dynamiczny, więcej właśnie klinczował. W ogóle nie chciał tej stójki, tak
aż się zdziwiłem, że to ten Parnas, nie? Obecny mistrz kategorii piórkowej, Daniel Torres. Obawiam się, że będzie miał ogromny kłopot, żeby zrobić tą wagę po raz kolejny. Nie uważasz tak? Też tak uważam. Nawet w sumie kiedyś tam zapowiedział, że chce przejść do kategorii lekkiej, wyżej, czyli lekkiej, tak. No i zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie, bo w sumie Parnas teraz wygrał, tak. Więc prawdopodobnie będzie się bił o pas. I nie wiem, czy Torres go zwakuje, Jak myślisz, może go zwakować i wtedy... I kto wtedy w tym pojedynku o pas by się mógł pojawić? No... Ty jeszcze chyba rozumiemy, jedną walkę na pewno musisz stoczyć. Tak, ja muszę jeszcze jedną walkę stoczyć, a potem co będzie, to zobaczymy. Myślę, że na ten moment Parnas będzie się bił o pas, a z kim, to nie wiem. Myślę, że Torres albo zrobi Torres wagę ostatni raz. Mhm. I to będzie taki rewanż, no nie, że... Że ostatni rewanż, no i potem przechodzi do kategorii lekkiej, ale... Jak jeżeli by od razu zwakował, no to co? To Damian Stasiak jest szansa, żeby się z Saladinem bił? Nie wiadomo. Bo w sumie Page teraz przegrał, więc automatycznie jest... No nie dostanie teraz tej kolejnej szansy, więc może to Stasiak. Ciekawe, bardzo ciekawe. Fajnie się ta kategoria teraz rozbudowała, coraz więcej nazwisk. Jeszcze jest ten Słowak. Co się bił z tak. Krzysiem Klaszczkiem. A i w ogóle jakie warunki on ma. Tak, jest bardzo wysoki. Prawda? I no zasięg jest, ramion ogromny. Tak, i jest bardzo dobry w parterze, więc może też on jakoś będzie brany pod uwagę. Krzysiek Klaczek, czyli Czerwony Smok, u którego miałeś okazję ostatnio być. Tak. Pozdrawiamy w ogóle i pozdrawiamy Arka i Bartka i cały Czerwony Smok. No to powiedz jak ten pobyt tam. Nie no, pobyt super. Ja już się pytałem, tylko przypomnę wcześniej podczas treningu o Gamera. Tak. A to pytam o innych. No, ogólnie tak jak mówiłem już wcześniej, sparring partnerzy, tam jest naprawdę ogromny dobór sparring partnerów, bo jest bardzo dużo lekkich. Mhm. No i to jest mniej więcej zbliżona kategoria wagowa do mojej. Tak. Nie? Więc fajnie było tam porobić z Romanem Szymańskim też robiłem, czy z Borysem, czy właśnie z Krzyśkiem Klaczkiem. No, naprawdę tam jest top, czołówka Polski. A Romek się przygotował do walki w ogóle. Tak, Romek był wtedy w gazie, tak. Bo przygotowywał się do tej walki. No jak ci szło z Romkiem? Nie no, super, naprawdę z nim się naprawdę super sparuje. On jest też taki jakby, wiedział, że ma walkę, wiesz, żeby jakby, nie żeby się napierdalać, o, rozumiesz? Tylko po prostu tak sparować z głową, dokładnie. Fajnie się właśnie z takimi zawodnikami sparuje, bo oni są przemyślani, oni wiedzą, co chcą zrobić i ty też wiesz, co chcesz zrobić, więc to tak się fajnie łączy, no nie? Nie fajnie się sparuje, gdzie jest gościu, który chce ci, wiesz, dokopać, ty jemu chcesz dokopać, no i się robi bitka z tego, no nie? Więc tak naprawdę z tego sparingu nic nie wychodzi. Z Borysem miałeś okazję też coś? Oczywiście, Borys wraca po kontuzji, tak. Więzadła chyba krzyżowego. Z Borysem robiłem tylko w boksie, teraz widziałem już, że wrócił na zapasy i na parter, więc super i zamierzam tam pojechać kolejny raz i może wtedy uda mi się zrobić. Miałeś okazję być na obozie z Michałem Materlą i z Bartoszem Batrą na Teneryfie, to chciałbym, żebyś opowiedział w dwóch zdaniach. W dwóch zdaniach to ciężko opowiedzieć, ale obóz był naprawdę super, gdzież byliśmy nie dość, że byliśmy w ciepłych krajach, to była taka nie dość, że wakacje, wiadomo, nie można powiedzieć, że to były wakacje, bo naprawdę obóz był bardzo ciężki. Mieliśmy taką raz wyprawę, Michał Materla zapytał w sumie, czy ktoś chce jechać na rowery na tą Tejdon, taki wulkan, no nie? I widziałem wiesz, na szosówkach. Na kolażówkach, no. I ale to wynajęliście tam, czy...? Tak, wynajęliśmy sobie kolażówki z Bianci i pojechaliśmy na ten wulkan, no nie? I naprawdę ta przeprawa, to tam... Taki był test charakteru, gdzie naprawdę... Ile to przewyższenia było? Szczerze, no, nie mam pojęcia, ale jechałeś cały czas pod górę. No nie, od sklepów wyjechałeś i cały czas pod górę. I naprawdę ja tam miałem 3 razy zejście. Typu wiesz, jadę... Nie, muszę odpocząć. I schodziłem z roweru i szedłem... Myślałem, że miałeś zejście, że w ogóle zemdlałeś. Nie, schodziłem, tak. Słuchaj, i ostatnie zejście. Już naprawdę byłem tak wykończony, bo tak naprawdę zjadłem tylko śniadanie. No nie? I mieliśmy takie żele tak. Z węglowodanami, tam takie uzupełniające i woda. Tak. I miałem 2 wody, takie bidony i wszystko już wypiłem, wszystko już zjadłem, te całe żele. Jesteśmy jeszcze trochę, tam chyba pół godziny zostało, już reszta pojechała, ja tam jeszcze z 2 uczestnikami obozu jechaliśmy tam już w sumie. Na początku byłem pierwszy, potem każdy w sumie na tym obozie, jak jechaliśmy pod górę, to każdy był ostatni. To było tak, że jeden był pierwszy, za chwilę był ostatni, za chwilę drugi był pierwszy i cały czas było tak, że ktoś został w tyle. Tak. I gdzie już naprawdę nie mogłem, to ostatnia rotacja. Ja już byłem na samym końcu, schodzę z tego roweru już 3 raz
i sobie myślę tak, ty, no nie, muszę sobie siąść i pomyśleć, jak ja mam zrobić tę górę. I okazało się, że mój kolega też tam został, słuchaj, była obok jakaś winiarnia, nie, wchodzimy tam, baba do nas, że po hiszpańsku coś tam gada, nie, ja w ogóle wycięty taki, weź coś powiedz, bo ja nie wiem, no, o czym ona mówi, nie, on do niej po angielsku, a ona, że no, coś tam nie rozumiem, nie. Siadamy przy stoliku. No entiendo, que quieres? Tak, tak. Aby wino. No a ja wiesz, siadam z nim i on do niej mówi eat, jedzenie, nie? Pokazuje jej, kurde, że picie, woda, cokolwiek, nie? Ona nam z chlebem przychodzi, chleb, woda, tak. Wiesz, że super, nie? Good, że okej, nie? Że chleb, woda, zjedliśmy to, ona się pyta, czy jeszcze? Mówię, dawaj, jeszcze chleba. Dała nam, zapytała się nas o coś i coś się zapytała. I ten wziął gogle tłumacz, powiedział, żeby powiedziała. I okazało się, że to zupa z ciecierzycy, nie? Mówimy, dawaj, proszę, żeby tam zupę chociaż dała jeszcze, nie? Zjedliśmy to, wypiliśmy trzy kawy, jedną ja, jedną on i jeszcze jedną na spółę, a nie? Kto tam był jeszcze oprócz? Kamil Piątkiewicz, taki mój koleżka. I? Pozdrawiam w ogóle. Pozdrawiamy Kamila. Kamala Vlog. No i Michał Guzik. Okej. Ale on już był na górze, no nie? A my siedzimy w tej winiarni i tak, kurde, już pojedliśmy, nie? Tutaj kawa, super. I nagle mówimy, że chcemy aha, jeszcze się zapytała, czy chcemy ciastka. Mówię, dawaj, że taki cheesecake. Bardzo dobre to było. No i tam się dogadaliśmy, zapłaciliśmy za to ogólnie 10 euro, a tak się nażarliśmy. Mhm. 10 euro tylko, no nie? Tam na jakiejś na wsi, winiarnia, w ogóle nie ma co to było w ogóle. Tak. I wyszliśmy tam i dojechaliśmy na tą górę, jak już tam po prostu dojechaliśmy. W ogóle my nie dojechaliśmy na górę, tylko my dojechaliśmy do połowy. Mhm. I od tej połowy było już 25 km do góry. Czyli my przejechaliśmy 26 km przejechaliśmy i jeszcze 25 było od tej połowy. Słuchaj, przyjeżdżamy tam, wszyscy już leżą, naprawdę, tak. Nawet w tej połowie? Tak. Wszyscy, nawet wiesz, nawet Michał Matela już wiesz, miał takie, że no ciężko będzie to zdobyć, no nie? Mhm. I no i w sumie nie zdobyliśmy tej góry. Nie udało się nam. A jak to być na obozie ze swoim idolem? Z Michałem Matelą? W ogóle jak ja zobaczyłem, że jest ten obóz i będzie na nim Michał Matela, to tak stwierdziłem, że kurczę, muszę w końcu pojechać, bo ogólnie to ci powiem tak. Ja byłem zawsze, jeździłem na galę KSW, zawsze byłem jego fanem, ale nigdy nie mogłem go spotkać. Nie wiem, były gdzieś jakieś tam spotkania, czy tam jakieś FIW, no nie? Te takie targi. FIWE, no właśnie. I nigdy go nie mogłem spotkać. Albo nie wiem, albo miałem gdzieś za daleko, albo nie mogłem pojechać, albo jego nie było. I w końcu znalazła się taka opcja, że będzie ten obóz. I stwierdziłem, że pojadę, bo w końcu będę mógł jakby spotkać jak mojego idola i z nim potrenować, bo gadałem z nim na KSW. No właśnie. Tak. I wiesz, chciałem z nim potrenować. Ty nasz? Bardzo ładnie powiedziałeś, bo nawet chyba w wywiadzie po walce, o ile się nie mylę, że to był twój idol, zawsze tak, się tak, wzorowałeś no na jeszcze, nim tak. I on odpowiedział. Tak, i jeszcze miałem z nim szatnię. O. Wyobraź sobie, jaką motywacją wychodziłem do walki. O, tak. Gdzie jestem w szatni i jest Michał Materla i ja wychodzę zaraz do walki. Naprawdę, no nie wyobrażasz sobie, jak mnie to na skrzydłach uniosło, jak wiesz, już miałem te rękawice i wiesz, obok idol i mogę iść się bić. Że no super. Życzył ci powodzenia przed tak, walką? Tak, i potem jak... Ale co, poklepał? Tak, jedziesz młody? Tak, jak wróciłem potem do szatni, to też mi pogratulował i wtedy też takie od razu nabrałem, kurczę, no nie, że to jest niewiarygodne, że kiedyś taki mały robaczek oglądał takie wielkie, znaczy wiadomo, taki mały robaczek na takiej małej, na takiej wielkiej widowni oglądał tą walkę z Mamedem Khalidowem, wtedy się bili i teraz byłem jakby na jednej gali z nim i walczyłem, na jednej karcie, to jest coś niewiarygodnego. To jest niemożliwe, że to się w ogóle wydarzyło. A jednak, no nie? No i to wracając do obozu. I wracając do obozu, okazało się, że jestem obóz z Michałem. Pojechałem tam i naprawdę, wiesz, mogłem z nim potrenować, pogadać, dowiedzieć się różnych rzeczy. Fajnie, bo Michał też poświęcał mi bardzo dużo uwagi. Chciał mi jakby przekazać jak najwięcej wiedzy i w sumie to prawie cały czas z nim ćwiczyłem w parze. Także cały czas była jakaś analiza, coś mi podpowiadał, coś, wskazówki, bardzo dużo wskazówek, nagrań, mam dużo wideo, naprawdę no, obóz tak na plus, nie? I fajnie, bo kontakt też się zrobił i też planuję do niego tam do Szczecina pojechać do klubu, jeszcze w przygotowaniach do walki, no i bardzo się cieszę, że miałem w ogóle taką możliwość z nim potrenować, nie? Bo to jest, no to jest to, no nie? Idol, ty i trening. Patrzcie, dziękuję ci bardzo, Kamil. Słuchajcie, od razu przyjdzie do Roberta, to jest tak, obiadek, jest obsługa, Kamil Szkaladek, mistrz Polski, tak 6-1 w tej chwili zdobył, tak? 6-1 się bierz na galach, no tak. Tak jest. No, także, a co ty tu przygotowałeś, Robert? Ziemniaczki, kurczaczek, papryczka, cebula i czosnek.
I to jest wszystko połączone, ziemniaczki przyprawione. Które wcześniej ugotowałeś? Które wcześniej ugotowałem i wrzuciłem do piekarnika, one są upieczone. No i kurczaczek jest duszony na patelni razem z papryczką. No i to tak jakby przybrało też taki smak tej papryczki. No i zapraszam do jedzenia. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Ja sprawdzam już. Kurczaczek, ziemniaczek. Guli, z kalafą. Nie chcesz? Bardzo dobre, bardzo dobre. Słuchajcie, jemy obiad i lecimy do barbera. Tak. Na 17 i potem trening sparingi są. Sparingi. Mhm. Tak jest. A teraz specjalnie dla Was suche żarcie od Robercika. Jak się nazywa człowiek, który liże parę? Paralizator. Proszę bardzo, najlepsze białeczko. Ile kaw dziennie pije pielęgniarka? 500. Strzykawki. Dobre, 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 dobre. Rogo, no powiem Ci. Dobrze? Nie wiem, czy nie wygrałeś ze mną w tych sucharach. Nie, nie, nie? Myślę, że nie. Ja mam jeszcze jeden. No to dawaj. Gdzie balują konie? Na balkonie. Kto tu się da wyczarować z tym? Tak, najnowszy szyb mody mi zrób. Dobra, to tak, no, dobrze. A zrób mu tego pirokę. No spokojnie, zobaczy, no spokojnie. Tak, jeszcze mam. W takim razie. Jest idealnie i tu tył, i tył, tył. No i dobrze. To jest aerodynamika, bo jak robisz uniki, jak robi... Pamiętasz zakroczne, co robiliśmy? Tak, tak. Trzeba to teraz ty musisz zrobić. Ja ty robisz na uniki. Ty, ja wiem o tym, ja wiem o tym. No. No. Wchodzi naprawdę. Dużo lepiej po prostu. Lepiej, nie? Co tydzień to wpadasz? Tak, co tydzień tutaj jestem i co tydzień właśnie takie fryzurki sobie wymyślam. I co tydzień wychodzę taki niedojebany, czyli... Szybkie obcięcie, 8 minut, nie wiem ile to trwało. 8, nie? No to 8 minut wychodzę na trening teraz. I jazda. Jest! Ah! Zaraz zobaczycie, jaką ma łapę. Gość nie żartuje, on nie żartuje, naprawdę. Widzę, że nie ma piekielne. No, jak spadam na dół. Teraz spytamy się Salima, jak sytuacja z UFC, bo mnie to ciekawi. Teraz będziemy sparować, także mamy takie, najpierw jest kickboxing, potem jest MMA, nie? A na koniec jest parter i, no i pewnie każdy z każdym będzie robił. I tyle, nie? Także klasycznie. Na zalanki, no. Co ci mogę powiedzieć? Fajnie się ogląda jego wszystkie wyczyny akrobackie. Ma takie nieokrzesane styl troszeczkę. No, mega sympatyczny, fajny chłopak i co? Będzie, to, będzie, jak to się mówi, będzie z tej mąki chleb? O walki pytasz, tak? Nie, śmieję się oczywiście. No co, no mega perspektywiczny zawodnik, nie? Co pokazał w ostatnich walkach i... Zdeterminowany, jest
przede wszystkim bardzo młody. Już jak na ten wiek naprawdę ma mega dobre zaplecze. Jest zawodnikiem KSW. I co, no... Cała kariera, można powiedzieć, przed nim i z tego co widzę, no to bardzo, bardzo dobrze ją chcę poprowadzić i na pewno osiągnie wielki sukces. I ja jako zawodnik, który gdzieś już tam coś toczył tych walk zawodowych, jak tak patrzę z perspektywy czasu, no to no można powiedzieć, że 8 lat młodszy ode mnie, no to widzę, że naprawdę będzie sukces tego wydarzenia. Na razie no to może na PlayStation, jak sobie zagramy gdzieś tam jakiś fight, to może coś tak, ale mnie na pewno też tam nie ma w grze. No na razie chcę wrócić do treningu, chcę stoczyć walkę w Polsce prawdopodobnie, odzyskać paszport i wrócić do Stanów, do American Top Team i zobaczymy, jak te walki się potoczą. Mam 31 lat. Mój organizm nie jest na dzień dzisiejszy jeszcze tak wyczerpany, jakby mi się wydawało i myślę, że ten szczyt możliwości mojego organizmu właśnie gdzieś przypada na teraz jakoś. Także chcę jeszcze pokazać na co mnie stać. Stanim odważnie, bo bez kasku mówisz, że rutyna. Na kask trzeba mieć jakąś kondycję. Myślę. Tak, żeby w kasku ćwiczyć. Tak słyszałem. Ale Robert może to wybić szybko z głowy. Zobaczymy, taki pomysł. Już mnie atakuje przed gongiem. Słuchajcie, sorry, awaryjne zakończenie, ponieważ Gunie mu wykasowało pliki, pozdrawiamy, więc zakończymy dzisiaj. Zakończymy dzisiaj, ja już zdążyłem zarosnąć na głowie, ale lecimy dalej. Co było ostatnio, sparingi zajebiście mi poszły, pamiętam, że... Firmowe obalenie Salima. Tak, firmowe obalenie Salima, potrafiłem 3 razy obronić, także byłem super świetnie przygotowany. Bardzo mi się podobało, no bo jednak te obalenie naprawdę ciężko jest obronić, no nie? Taka jego firmówka i jestem zadowolony, że udało mi się to jakoś tam... Fajnie dzień spędzony, a ja jeszcze ci daję najnowszą informację. Gamer mi wczoraj napisał, że w ogóle mu bardzo miło i dziękuję za takie ciepłe słowa, bo w jego kierunku stosowali to, co widzieliście w tym materiale. No i pewnie się zobaczycie z SUM. On już ma za 3 tygodnie walkę w ogóle. Tak, tak. Także kibicujemy. No ja mówiłem samą prawdę, no tak jest, naprawdę gość jest mega, mega na wysokim poziomie i myślę, że to jest poziom światowy, nie? A ja dziękuję. Dziękuję wszystkim, znaczy tobie i oglądajcie, bo to będzie super materiał.